Skyrim, gówno, gówno, to grabę testy gówno. Jak ja usłyszałem ich e, toda na scenie, w momencie kiedy on powiedział 1000 Planet, to ja zrobiłem. temu już on rozgriskał od chłopak, ty. Panie i panowie, chcecie recenzenta, to znajdźcie sobie Ale mi się wydaje, że ta subiektywna część jest ważniejsza. I to bardzo dużo ludzi tego nie zdaje sobie sprawy. Ja nie recenzuję, czy samochód działa. Ja recenzuję, czy coś mi się podoba. To, to ja po to szukam recenzenta żeby nie, 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 żeby mówił mi, co dzia czy działa, bo czy działa, to powiedzą mi ludzie w, yy, na Steamie. A jak ja znajdę recenzenta, mam takich kilku, Jacy, tak, kiedyś Total Biscuit. Jakby ja ich słucham, bo ja znam ich gust i ja wiem, co u nas jest podobne, jeżeli chodzi o gust, a wiem, co nie. I wtedy, jakby, jeżeli ja wiem, że na przykład ta gra się mu spodobała i on te rzeczy powiedział, no to ja wiem, że mi się spodoba, albo mi się nie spodoba, bo ja go znam na tyle. Na pewnym etapie swojej kariery każdy youtuber opowiadający o grach musi zrobić film o New Vegasie. To są zasady, nie ja je pisałem. Istnieje bardzo mało gier, które byłyby tak uniwersalnie ubóstwiane jak New Vegas. Tysiące filmów, esejów i artykułów poruszających tematy postaci, frakcji, questów, linii fabularnych, do tego analizy lore, teorie zahaczające o geopolitykę świata gry. To wszystko jest coś, co pojawia się też w przypadku innych gier Betezdy, ale nie w takiej skali, bo inne gry Betezdy może i mają swoich fanów. Cześć, cześć, cześć. Ja mam jedno pytanie go. Czemu to jest 50 klawek? Czasem robią takie analizy, ale żaden z tych tytułów nie jest obiektem aż tak głębokich dociekań i przedmiotem takiego kultu. Mało kto rozkłada je na czynniki pierwsze, a jeśli już to robi, to w ramach krytyki. Tutaj New Vegas się wyróżnia. Jednakże jest pewien problem wszelkich materiałów. Nie tylko New Vegas. Ogólnie od Bethesdy, bo to, ja mam wrażenie, że to się od Morrowinda zaczęło. Że Morrowind był taki zajebisty. Mimo, że to była bugi, kupa gówna, po prostu, w wielu aspektach, to był dobrze zrobiony, do, fajnie napisany. I ja, ja jako dzieciak nie podobał mi się Moroin w, w ogóle bo jakby nie było kierunku, a ja potrzebowałem, żeby ktoś mi pokazał gdzie iść i ja się gubiłem, dla mnie to był bez sensu. Ale to się zaczęło od Morrowinda i ludzie zaczęli właśnie po tym Morrowind, New Vegas i tego typu właśnie krytyki, gdzie się chwali, znaczy on w sumie powiedział, że się głównie chwali, no to okej, okay, bo ale też nie do końca, bo krytyki jakieś są. Głównie się chwaliło Morrowinda i głównie się chwaliło New Vegas. Opierdalało się Fallout 3, Oblivion jakby jest bardzo na plus tylko ma pewne aspekty, które absolutnie są do dupy, tak jak levelowanie. I przy Skyrimie zaczęło się już jakby Skyrim Fallout 4 wszystko w dół. Skyrim wszystko uprościł, a Fallout 4 dodał budowanie spoko, ale Bethesda nauczyła się robić radianty. Ktoś wpadł na mądry pomysł, nieskończoność questów, ależ to jest brilliant. I wszystkie te questy to jedno i to samo gówno i nikt tego nie robi. I to jest wkurwiające. ...seriałów z Nowego Vegas, bo wszystkie są o tym samym. Miliard YouTubeowych esejów, które mówią o tym, że frakcje są fajne, postacie są głębokie i można o tym opowiadać... E, 7 godzin? Okej. Okay. Można, o, o, oglądałem to. Całutkie to obejrzałem. I tego typa innych... Te... Nie Dla mnie New Vegas jest dobrą grą. Nie idealną, ale bardzo wyróżniającą się na tle innych podobnych tytułów. Samo to nie jest jednak aż tak ciekawe. Ciekawe jest to, jak New Vegas obnaża właściciela marki i każdą ich grę, pokazując przy tym, jak robić gry betezdy lepiej od Dlatego, No bo to nie... <ścoughs> bo to obsidian robił, tak? Go jeśli wali was historia tej gry, to i tak zostańcie, bo opowiem trochę o Starfieldzie, Skyrimie i innych falautach. Dlatego zacznijmy może od odpowiedzenia, skąd. Się to w ogóle wzięło i dlaczego ta gra jest aż tak kultowa? Tak jak już mówiłem, jest miliard filmów, które analizują New Vegasa, dlatego to wprowadzenie będzie bardzo krótkie. Zanim Bethesda wydała którąkolwiek ze swoich gier z uniwersum Fallouta, to seria należała do Interplaya. To był dosyć spory wydawca w latach 90 bo zajmowali się oni chociażby dystrybucją Carmageddona, Baldura, czy właśnie dwóch pierwszych części Fallouta. Celowo nie wspominam tutaj o Fallout Tactics, bo ciężko powiedzieć o tych grach cokolwiek innego niż to, że były. Chyba, że miałbym się nad nimi pastwić, ale to kiedy indziej. Pod koniec dekady zaczęły się problemy finansowe, które z czasem zmusiły firmę do zwolenia zwolnienia twórców oryginalnego Falauta, a po paru latach do sprzedania praw do serii Bethesda. Byli pracownicy Interplaya, założyli Obsidian Entertainment i zajmowali się robieniem gier jako zewnętrzne studio, mm. pracując chociażby nad sequelami do Kotora i Neverwintera. Tymczasem Bethesda wydała Falauta 3, który wydany był w okolicach premiery Obliviona i stał na praktycznie tym samym silniku. I to na razie tyle o Falloutcie 3, bo nikogo ta gra nie obchodzi. W sensie, była ona istotna, ale tym samym nie była niczym specjalnym. Fabuła była nudna, liniowa, a rozgrywka niewymagająca. Właściwie to jedyne co w w mojej opinii wyszło to klimat, co też jest zerowym argumentem, ale nie rozwódźmy się nad tym. Skupmy się na tym, że Fallout 3 był początkiem zmian w serii, które do tej pory są bardzo widoczne. Tutaj pojawił się problem, bo widzicie Bethesda chciała wypełnić lukę między premierą Fallouta trójki, a Skyrima. Było to problemem, bo większość studia pracowało wtedy nad Skyrimem właśnie, dlatego zatrudniono Obsidian, który w półtora roku miał wypuścić zrobioną na podstawie Fallouta 3 grę. Tak właśnie powstał New Vegas i mimo tego oparcia na trójce zawierał wiele usprawnień. Lepszy system walki, i świetnie zrobione systemy reputacji u frakcji, jakieś craftingi, nowe typy amunicji, znacie ten temat. Ważne jest tutaj to, że bardzo dobrze udały się cztery... No ja pamiętam jak w trójkę grałem pierwszy raz, czy drugi, to tam sobie przeszedłem, ale później jak pograłem w, e, pograłem w New Vegas, pograłem w inne, jak w trójce nic nie ma, ty. Świat jest pusty i do tego jeszcze jakby właśnie nie możesz amunicji craftować, no okazuje się rzeczywiście, no właśnie, ale to jest śmiech, bo Fallout 3 jest yy, w mieście osadzony, a New Vegas jest kurwa w pustyni i ta pustynia jest żywsza niż ten. Brak mechanik, te, te, te le jest levelowanie i trejty takie, te, jak wiesz, jak znamy, nie? Ale kurwa, ani ammo, ani modów, ani jakichś broni wybitnie specjalnych. Base game i dodatki w ogóle, kurwa, nudne jak flaki z olejem. Chociaż New Vegas z dodatkami to też nie zaszaleli, ale no oni mieli półtorej roku to te kluczowe rzeczy. Systemy RPG, otwartość, fabuła i budowa świata. Polećmy po kolei. Trójka bardzo uprości, a śmieszne jest to, że te systemy RPG zmieniają się, kurwa, z gry na grę w falałcie i żaden do tej pory nie się. Jakby ja się do któregoś przyzwyczajam i każdy ma jakiś głupi, kurwa, exploit, jakąś głupią metę po prostu, że możesz coś robić, maksować, nie? Żaden nie wyszedł na tyle, jakby, nie, nie miał na tyle systemu dobrego, żeby to miało kurwa sens. Nawet, nawet w New Vegas zostawili y, pewne rzeczy, które powinni wyjebać, moim zdaniem, no. systemy znane z dwóch pierwszych części. Nie w takim stopniu jak czwórka, ale w porównaniu do gier interplaya były one po prostu dużo prostsze. I to chyba ta prostota była tak uciążliwa, bo ten system był po prostu nudny. New Vegas mhm. znaczącego poprawił, bo usunął perki z trójki, które były nudne i odtwórcze, zamiast tego zastępując je nowymi, ciekawszymi formami rozwoju postaci. Ten nowe perki były po prostu dużo bardziej konkretne. Zamiast elementów rozwoju dających jakieś nudne procentowe wartości, New Vegas miał system perków, który faktycznie wpływał na nasz styl gry. Sprawia, chociaż jak poczytasz meta, masz 10-15 perków, które są top tier na prawie każdym buildzie, a połowa w ogóle do dupy i się nie nadaje. Ale na przykład w New Vegas można się pobawić i jak chcesz roleplay, tak, i chcesz udawać serio, bo to jest sposób na grę, że udajesz serio swoją postać, nie, nie grasz po prostu, żeby przejść, tylko wcielasz się w swoją postać, to rzeczywiście można tam pokombinować się, pobawić trochę tymi buildami, no. On że faworyzowaliśmy dany typ broni, czy sposób grania, poza tym miał dużo większy wpływ na grę, robił po prostu to, co moim zdaniem jest mega ważne w grach RPG, czyli sprawiał, że z każdym poziomem serio czuliśmy jakąś różnicę i rozwój naszej postaci, to jest coś, czego ani nie czuję w Fallout 4, ani w Skyrimie, ani w Starfieldzie, czy na... bo w Skyrim w 4 i w Starfieldzie wszystko się z tobą skaluje. To od Obliviona, przecież w Oblivionie też było. Świat leweluje z tobą. Po co twoja postać ma się rozwijać, jeżeli świat rozwija się razem z tobą? Jest dysonans, bo nie czujesz zysku siły, tak? Nie czujesz jakby, że twoja postać jest lepsza. Nawet w World of Warcraft, które zacząłem ogrywać i analizować na potrzeby przyszłego filmu. New oh Vegas jezu. był po prostu dobrym rpg który łączył systemy z klasycznych części ze współczesną mechaniką strzelania i poruszania się po w pełni trójwymiarowym świecie. Gry RPG polegają jednak też na wczuwaniu się w postać. I to poszło równie dobrze, bo w przeciwieństwie do późniejszych części serii, ta gra jest bardzo otwarta. I samo to, że gra jest otwarta, nie jest pozytywną cechą, bo ważne jest to, aby tą otwartość odpowiednio zaimplementować. Spójrzmy na Skyrima. Cała jego struktura oparta jest na tym, że gracz może zrobić wszystko, niezależnie od jego poprzednich działań. Skyrim nie ma przy tym praktycznie żadnego znaczącego wyboru. A wiecie dlaczego? Bo Bethesda nie ma wystarczająco dużych jaj, aby zablokować... Nie ma ...kontentu, no. niezależnie czy wynikałoby to z jego decyzji czy jego głupoty. Jedyna znacząca decyzja w tej grze. Możesz wymordować całe miasto i zapłacić karę, czy posiedzieć w więzieniu i, bania, i nic się nie zmienia. No ale perki ci dają rzeczy, które właśnie pozwalają progresować lepiej niż procent zwiększania HP. Tak, i właśnie o to chodzi, że jakby perki nie są samym procentem, tylko masz jakby właśnie w New Vegas są perki, które pozwalają ci coś robić. Mało użyteczne, ale sandman, który pozwala ci podejść i zabić osobę, jeżeli śpi. Koniec. Wo to, to nie masz tej opcji, jeżeli nie wiesz. Możesz strzelić, ale ryzykujesz hałasowanie, bla, bla, bla tak? Na przykład perk, który pozwala ci hakować roboty, tak? I zmieniać ich nastawienie. I masz sojuszników tymczasowych, takie rzeczy. Polega na dołączeniu do jednej z dwóch stron konfliktu. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo ich linie fabularne są dokładnie identyczne. Te gry są po prostu bezpieczne i bezpłciowe. Inny przykład. Jeśli jesteście w tej grze liderem mrożnego. To mnie rozjebało. Jak ja byłem zawiedziony, jak zrobiłem drugą postać w Skyrimie. Najpierw przeszedłem z Stormkołkami, później do, dołączyłem do Legionu. I ja tak słucham, co oni pierdolą. Tam każdy kolejny Quest to jest identyko jak drugi. Identyczny. Te same lokacje, prawie i tak dalej. I finał to po prostu tylko. Szt, szt, sobie na stron. Nie jesteśmy, bro... nie bronimy zamku, tylko atakujemy zamek. Bractwa, to możecie zostać arcymistrzem w Akademii Magów, liderem gildii Złodziei, generałem no, szlachcicem w absolutnie każdej prowincji, sługą trzech różnych demonów, łowcą albo lordem wampirów, szefem gangu Wilkołaków albo bardem. I to wszystko na jednej postaci, która i tak jest smoczym dziecięciem, czyli osobą jedną na miliard. New Vegas jest otwarty, bo pozwala na obieranie wielu ścieżek, ale wykluczając mm. je między sobą, bo frakcje w tej grze nie są tylko tłem świata gry, tylko jego integralną częścią. cię druga frakcja. Jak dołączysz to do Legionu, to, to nikt cię tylko nie wpuści do normalnego miasta. New Vegasem, ...a Skyrimem jest taka, że Skyrim nie może wymuszać na nas ponownego przejścia. Albo gry, możesz tak jak nie ja nie wyruchać wszystkich. ...kontentu, aby coś takiego miało sens. To by tylko pokazało, jak płytką jest grą. New Vegas takiego problemu nie ma, bo nie został on zaprojektowany z założeniem tego, aby przebodźcować gracza. Chodzi o to, aby zapewnić mu rozrywkę na poziomie, ale przy tym, aby zamknąć to wspólnej historii i świecie, który nie rozpada się po pięciu minutach analizy. W New Vegasie możemy zabić Cezara i stać się całej frakcji. Różne postaci będą o tym wydarzeniu wspominały. W Skyrimie również możemy zabić cesarza. Jakie będą tego konsekwencje? Żadne. Dalej będziemy mogli dołączyć do armii cesarstwa, dalej będziemy mogli swobodnie chodzić po każdym mieście. To po prostu nikogo nie obchodzi. Bo gdyby NPC-ty miały na to reagować, to gracze otrzymaliby konsekwencje. No tak, tylko że tu akurat to jest quest w questie, nie? W New Vegasie możesz zabić dowódcę, nie potrzebujesz questów, żeby zabić NPC-a konkretnego, a to, tego jakby cesarza tylko... W kwestie Dark Brotherhood może. Twoich czynów. I to jest takie specjalne w New Vegasie, bo nie możecie równocześnie działać dla Hausa, RNK i przy okazji dążyć do wolnego Vegas. To sprawia, że każda ścieżka jest po prostu unikalna. Jeżeli chodzi o samą fabułę, to jest powiem trochę o świecie. Żadna postać i frakcja w Mohawę nie jest czarno-biała. Każda z nich ma swoje plusy i minusy. To dosyć oczywiste, ale gra nie pcha nas przy tym w kierunku żadnego z rozwiązań. Porównajmy to ponownie do Skyrim'a. Słownie wszyscy są chujami w New Vegasie. Wszyscy to gnoje, bo kiedyś na przykład ja jak grałem, myślałem, że... Brotherhood of Steel, nie? To bractwo, tak? O, że oni to takie Jezusy, nie? Oni w pancerzach wpadają, zabijają potwory, ale jak się wczytasz, co oni odpierdalają, jak się wczytasz, co oni tam robią, to, to oni też dobrze, wiesz? Oni się zajmują tym, że gromadzą technologię, żeby sobie było dobrze, a jak y, czyimś kosztem, to trudno, nie? A nie daj Boże, ty masz jakąś technologię, no to albo oddajesz, albo dostajesz kulę w łeb. A 90% graczy wybiera gromowładnych, bo przez strukturę intragry dołączenie do cesarstwa a to jest, to jest Cię uwięzili i prawie ścieli, no. a ty przy najbliższej okazji ucieczki co, biegniesz z powrotem do nich? To nawet nie chodzi o wybranie dobrej lub złej opcji, to jest po prostu głupie. W Newegasie nie ma dobrej i złej strony. Fakt, Legion Cezara jest niemoralny, a lider tej organizacji. No nie ma dobrej i złej. Legion jest zły. Jest w, każdy, w każdym możliwym aspekcie. Legion jest kurwa zły, moralnie, ale to nie jest takie bezsensowne zło, tak? Jakby to jest do zrozumienia, co. Oni są barbarzyńcami i to co robią jest okropne, ale jakby w tym świecie da się to wytłumaczyć w jakiś tam sposób, nie. Skąd jakby to nie wzięło się z dupy, trzeba ich tępić? To jest, to jest w ramach jakby jest jawnym hipokrytą. Cezar wymusza używanie w jego obecności łaciny i czystego języka, samemu klnąc jak szewc. Zakazuje używania technologii, samemu podtrzymując się przy życiu dzięki mocy autodoka. Ale przy tym wszystkim rządy jego frakcji są stabilne, w przeciwieństwie do RNK, które przez zbudowanie całej nacji na ideałach przedwojennego USA ma te same problemy z korupcją i stałą walką o władzę. Robert House, czyli zamrożony w czasie przedwojenny miliarder, również nie jest idealną opcją, bo jest najbardziej skrajnym przedstawieniem postaci biznesmena, jaką można wymyślić. House może pstryknięciem palca pomóc tysiącom ludzi, ale tego nie robi, bo mu się to nie opłaca. I dlatego o tej grze jest tak dużo filmów analizujących jego strukturę. Bezciekawa, dobrze napisana i fajnie przemyślana. To jednak nie jest jeden z takich filmów, bo w tym całym materiale nie chodzi o to, aby spuszczać się nad New Vegasem. Chodzi mi o to, że... A czemu? Teraz, ja nie lubię! Mówiąc, denerwuje mnie Bethesda. I to jest coś, co zaczęło się we mnie kłębić, kiedy tylko przejrzałem... Dziękuję. Dziękuję. Mogę iść do domu. Nareszcie. Cały... Wiesz ile razy ja czułem się głupio. Znaczy nie, nie tyle czułem się głupio. Co wytykano mi i coś tam ktoś mówił. Ja za każdy raz, mówię, nie, ty nie, Skyrim gówno. Gówno, to gra Bethesda, gówno. Starfield wyjdzie, dychy kładę na stół, że będzie gówno. Bo, bo to jest Bethesda, ja ich znam, ja wiem jak oni operują. Mimo, że w Skyrim mam 500 godzin. Głównie <noise> przez mody. Po prostu, jakby ja wiem, co to jest Bethesda, wiem jak, jak to działa, jak oni robią te gry i co jest dla nich ważne. I. Po prostu od początku, tylko Morrowind ob i Oblivion jakoś tam okej. Okay. W Skyrimie już w dół. Fajna jest oprawa, ale gra jest po prostu dno. Na oczy, jak płytką grą jest Starfield. Taki nazwijmy to przebłysk. Jakbym przez lata był karmiony głównem i nagle zrozumiał, co realnie konsumuje. A denerwuje mnie to mm -hmm. dlatego, że każda z ich gier to zmarnowany potencjał. Gdyby dać to komuś, kto zamiast produkować gamingową papkę, chciałby wydać dobrą grę, to może wtedy faktycznie moglibyśmy mówić o Skyrimie w kontekście gry dekady. Zacznijmy może od tego, że to nie jest aż tak trudne, aby robić dobre gry. Trudne jest to, aby mieć pomysł i go odpowiednio zrealizować. I tu naprawdę nie trzeba szukać daleko przykładów. Wystarczy spojrzeć na Undertale, Soulsy, Hollow Knighta, czy pierwsze odsłony Elder Scrollsów. Spora część tych gier nie jest wcale aż tak genialnie zaprojektowana. Chodzi o to, że... To... No nie, Morrowind ma najgłupszy, kurwa, system skilli na świecie chyba. I levelowanie, Okropny jest. Ale jest dobrze zrobiona cała reszta. To było coś nowego. Coś ciekawego, a co najważniejsze, coś z duszą. Trochę jakbyście zestawili oryginalną trylogię Star Warsów z trylogią sequeli. Problemem jest to, że te nie ma pomysłów. Oni znaleźli formułę gry, wypełnili ją mechanikami i puścili ją w obieg. Po czym zrobili to ponownie. Wiele razy. Z tym wypełnili mechanikami, to też bym mnie szalo. Bo w Skyrimie mechanika... To jest lewy, kl kliknięcie lewym i kliknięcie prawym przyciskiem. Myszy. To jest koniec mechaniki. To, jaka tam kurwa mechanika w tej grze? Z absolutne kurwa, no. Befezda się, Befezda zamiast robić gry, ona zajmuje się. Do czego ich próbuję Ja nie wiem, czy jak life coach, e, czy jak biznesowy guru. O, biznesowy guru nie zajmuje się robieniem biznesu, tylko optymalizacją procesów w robieniu biznesu. I Befezda nie robi, nie zajmuje się robieniem gier. Oni zajmują się optymalizacją tego, jak się robi gry. Mają e, Elder Scrolls i, i, mają, i będą mieli serię. Po co kupili Fallouta? Bo będą mieli serię. To już mają z głowy. Pomysł, świat z głowy już jest. Jak tu zapełnić trochę czas, nie? Żeby, żeby gra... bo tak mało questów i krótka gra i ludzie szybko przychodzą. Wymyśliliśmy system i nawet nazwaliśmy, że to jest Radiant Quest System. Wymyśliliśmy system, który generuje sam questy. Myśmy go tylko wymyślili i pół gry możemy nie robić, bo już mamy na zranę randokwestów, które nie mają absolutnie kurwa nic do rzeczy, które są nudne, nie mają sensu, ale są. Ktoś usłyszał, co w grach jest fajne i wie. No tak, no, do tego mówię. Jakby Bethesda, oni się nie zajmują robieniem gier. Oni optymalizują proces, a i to chujowo. Bo tu nie jest tylko Skyrim i Starfield, ale też wszystkie ich fallouty i wszystkie części Elder Scrollsów, zaczynając od Obliviona. I zaliczam do tego też TESO, chociaż stając w obronie Betezdy, to ta gra nie była robiona stricte przez nich samych. Obsidian zrobił New Vegasa w półtora roku. Ledwie rozwinął go mechanicznie względem poprzednika. Używał w większości gotowych asetów, aby oszczędzić czas i skupić się na tym, co realnie się liczy. Na realizacji pomysłu. I zrobił dzięki temu dobrą grę. I tu nie chodzi o to, że fallouty Bethesdy, czy nawet ten przeklęty Starfield są złymi grami, bo ludzie nie na widzą Bethesdy. Tu nigdy nie chodziło o to. Te gry nigdy nie miały na siebie pomysłu. Koncept Starfielda można zamknąć w zdaniu Fallout w kosmosie. To tyle. Kropka. Chyba że jesteście Toddem Howardem, bo on to porównał do Skyrima. Co tylko udowadnia mój punkt. Bo patrz, ja nie grałem w Starfielda, ale wiem na tyle dużo na ten temat, na, na, na temat gry. Potwierdza się znowu to samo. Optymalizacja robienia gry. Todd, jaki mam pomysł, panie Howard? Pamięta pan, zrobiliśmy te automatyczne questy, nie? A co gdybyśmy zrobili, że mapa też się automatycznie robi. I nie trzeba nic robić. A gdzie to wsadzić? No w kosmos, będą. Tysiąc planet! Jak ja usłyszałem ich. E, Toda na scenie, w momencie, kiedy on powiedział. Tysiąc planet, to ja zrobiłem tylko taka. Bo już wiedziałem, co będzie. A ludzie tam kurwa. Zdarzwi! Kurwa! Myśli, że samo wypełnianie gier mechanikami wystarczy, aby gra graduać... była ja mam wrażenie, że on nie ma mechanikami, on źle słowa używa, nie? Jakby on ma good point, ale to nie, bo mechaniki to jest to, co w lupie robisz, tak? Czyli moment-to-moment moment gameplay, tak? Chodzenie, strzelanie, skakanie, albo większe lupy, czyli e, robienie buildów, układanie tam, wie, znaczy buildów nie, talenty, e, układanie sobie ekwipunku, czy robienie, wiesz, zarządzanie, czy jak masz ogródek, i sadzisz roślinki i je zbierasz taki czas, to jest mechanika, tak? W ten sposób. Ciekawa. Już pominę nawet to, że oni dodawanie kontentu tego typu z czasem starają się automatyzować. Bo, w sta... bo radiant Questy czy tysiąc nowych map, tak? Planet to, to, nie, to nie są mechaniki. Na Fildzie lokacje były generowane automatycznie i mi tutaj chodzi o takie bardzo konkretne podejście do odbiorcy. Dlatego użyję tutaj takiego odizolowanego przykładu. Kiedy ja piszę te materiały, nagrywam je i je montuję, to staram się wcielić w rolę odbiorcy. Staram się wyczuć, co jest interesujące dla Was, i jako dla widzów, nie tylko moich widzów, którzy wiedzą, czego się spodziewać, ale dla każdego, kto je obejrzy. Czy to na streamie Kiszaka, czy to na streamie dobrodzieja, mm. czy na własnej przeglądarce, trafiając przez stronę główną YouTube'a. Chodzi o to, że aby móc sprostać was, waszym oczekiwaniom, to muszę wejść w wasze buty i zastanowić się nad tym, co sprawia, że obejrzycie ten film do końca. Dlatego przykładowo usunąłem z tego materiału 15 minut zawartości i napisałem większość materiału na nowo, bo uważam, że marnowałem w tym segmencie wasz czas i nie wprowadzałem w nim żadnej wartości i dlatego też nie lubię swoich starszych filmów, bo widzę w nich błędy, których mógłbym nie popełniać, gdybym robił dokładnie to... Ale czego to rozwój, tak, tak robi. się robi. Na początku nikt jest słabo. się wcielić w rolę odbiorcy, w ich przypadku gracza. Zastanowić się nad Niektórych koncepcji i nad oczekiwaniami fanów. Jedyne, co może realnie uratować tę firmę, to nowy członek zarządu, który kopnie drzwi, wejdzie na spotkanie, rozsiądzie się w fotelu, położy kutasa na stole i zapyta kluczowych osób, dobra chłopaki, ale gdzie w tej grze jest jakakolwiek frajda dla gracza? I tutaj też dam wam przykład. W Fallout 4 zaimplementowane zostało budowanie osady. Prawie każdy krytykował je jako nudne, niepotrzebne i za mocno forsowane. W identyczny sposób ta sama mechanika została dodana do Falauta 76 i Starfield. Nie wspominając już nawet o tym, że do Falauta 4 wyszedł nie. dodatek. Który... Bo gdyby nie dodali, to jest zmarnowana praca w ich mniemaniu. Mimo, że na przykład mi się budowanie podobało, problem z budowaniem był taki, że było nieskończone, że było ograniczone. Instalujesz kilka modów, które eliminują jakby problem z tym, że nie możesz jakby klipować rzeczy w siebie troszeczkę i nagle zaczyna się robić fajnie. Instalujesz mody, które dodają elementy i jest spoko. ...który skupia się tylko i wyłącznie na budowaniu. I chcecie mi powiedzieć, że nikt z tezdy nie widział jego recenzji? Czy może je widział, ale miał je w dupie? Bo niestety dla tej firmy jedyne co się liczy, to skłonienie do zakupu tych gier jak największej rzeszy ludzi i przyciągnięcie hmm. ich na tyle długo, aby nie zdążyli zwrócić za nią pieniędzy. I to widać po Starfieldzie, bo recenzje tej gry zaczęły lecieć na web i na... <laughs> ...temu już... W ole, rozgryz od chłopak, ty! Jeżeli na Steamie, Grasz dwie godziny, to już nie możesz automatycznie zwrócić produktu. Więc dlatego z gry na grę Bethesda robi coraz dłuższe intra. To już w Skyrimie to było chore, co oni zrobili. Toż tam chyba z 10 minut tym wózkiem jedziesz i słuchasz. Na szyję dopiero jakiś czas po premierze, bo ludzie potrzebowali kilkunastu dni, aby przekopać się przez tą przepełnioną syfem grę i zdać sobie sprawę, że nic pod nim nie ma. I tutaj hmm. też wchodzi mój personalny problem zarówno do Starfielda, ale i do wszystkich kurwa recenzentów, którzy go oceniali i którym zaufałem. Bo zagrajnik poleciał tak bezczelnie, że w swojej recenzji nie wymienił praktycznie żadnego jej minusa. A nawet jeśli, to i tak starał się go przykryć jakimiś pozytywami, jak w tej korporacyjnej metodzie krytyki na kanapkę. Czy ty się chłopie bałeś, że ci więcej gier do recenzji nie wyślą? Czy po prostu starałeś się być pierwszy, bo to była jedyna wartość twojego materiału? Że wyszedł krótko po zniesieniu embargo na publikacje dziennikarskie? Bo między innymi po tym filmie wydałem swoje pieniądze na to, aby tę grę kupić. I jeszcze te teksty. Jesteśmy tym, kim chcemy, robimy, co chcemy. Prawdziwy erpek. Że ci nie wstyd. Zarówno ty, ale też i kłas. Dobrze. Jako recenzenci. Chociaż kłas przynajmniej zaznaczył, że to nie jest recenzja, a pierwsze wrażenia. Przy tym wszystkim zagrajnik to już odleciał, bo nie wiem, jak określić sytuację, gdzie ktoś w recenzji gry streszcza mi jej lore. I mówię tu. No nie powinno się za bardzo, ale widzisz na przykład ja znam ludzi którym Starfield się podobał i będą takie janki i witki i jutki którzy nie, oni nie grają dużo nie on wróci do domu dwa piweczka odpali PlayStation i sobie, I sobie pogra, nie? Kwestia jest, że jakby my się na to wkurwiamy, bo my widzimy, jakie to jest dno. Bo jakby dużo ludzi nie wiesz, nie myśli o tym, nie myśli o grach w żaden sposób i nie wymaga, wiesz, jakby. I ja mam wrażenie, że ja tutaj nie rzucam mięchem, nie? Czy, czy w zagranika, czy w kłaza, czy ale ja mam wrażenie, że oni mają na tyle dużą publikę że oni właśnie pod takich ludzi robią recenzję, bo są znani, tak? Więc oni muszą trochę... Oni oceniają grę wcierając się w takiego typowego, jakiegoś zwykłego gracza, tak? Który nie ma hajsu, nie ma czasu. Tak jak mówiłem, tak jak ja Jacyego słucham, tak? Na przykład, nie? To Jacy krytykuje gry, po prostu rozpierdala je na kawałeczki. On nie, on nie robi tego konsumencko. On nie mówi, czy to jest dobra gra, czy to jest zła gra. Nie usłyszysz tego w ogóle w jego wypowiedziach. On mówi o konkretnych rzeczach. Albo co mu się podobało, albo co nie. Dzień dobry TVN, jak będziesz mówił o grach, to powiesz co innego niż w dwóch godzin. No tak, dokładnie. I jak siedzisz z typem, który też, wiesz, na przykład codziennie spędzasz 12 godzin na analizowaniu gier, nie na graniu tylko, nie, ale jakby robisz notatki, sprawdzasz rzeczy, porównujesz blogowe, no to jakby inne wnioski będziesz wyciągał niż ktoś, yy, czyją pracą jest dosłownie dotrzeć do jak największej ilości ludzi i. Przekonać tych ludzi, wcielić się w nich. Wcielam się w Janusza, który nie ma e, nie ma czasu na granie, on dwie godziny dziennie gra, i w tym momencie, no to ta gra będzie ok, Jak on wyda te pieniądze, to on będzie grał i grał i grał, i jemu się nie znudzi, bo on nie będzie zmuszony 8 godzin napierdalać w to. I on nie zauważy dziur, bo on będzie to robił z przerwami. I dla niego godzinka czy dwie naraz, to jakby szwy będą trzymać w tej grze dalej, nie? Jakby one nie puszczą. I to, to jest jakby w obronie, kurwa, tych większych recenzentów. Tylko że mówię, no, panie i panowie chcecie recenzenta, to znajdźcie sobie. Jaki sens czytać IGN, czy jakieś inne gówno wielkie, które ma tonę po prostu, wali na masę shotgunem, żeby jak największą ilość ludzi trafić. Oglądaj recenzenta za recenzentem i w pewnym momencie zobaczysz, że ty, ten koleś, on gra w podobne gry, tak jak ja. On lubi podobne rzeczy. Nie wszystko, nie zawsze. I wtedy próbujesz jedną, drugą, trzecią grę, to co on jakby poleca w jakikolwiek sposób. I jeżeli... Podobają Ci się te gry, znaczy, że to jest Twój recenzent. I takich możesz mieć dwóch, trzech. I nie potrzebujesz dużych w serwisów, nie potrzebujesz czytać artykułów, bo to bez sensu, bo masz, to jest to samo, co byś miał trzech kumpli, którzy sprawdzą za ciebie grade i ci powiedzą, czy ci się spodoba. Ja w ten sam sposób na swoim Discordzie działałem, nie? Na przykład jak Koth. Ja wiem, że Koth ma inny zupełnie. Myśmy w Solsy grali, lubimy Solsy, ale on ma inny gust niż ja. I na przykład ja grając, w... będę wiedział, kiedy jemu się gra spodoba, bo już kilka razy robiliśmy tak, że ja grałem i mi się nie podobało i wyłożyłem na ławę. Dlaczego? On powiedział, że mu się podobało, powiedział dlaczego. I zaczęliśmy zauważać pewne zbieżności, <laughs> że po prostu. Jemu pewne rzeczy odpowiadają a mi, nie. I tyle. W ogóle oceny IGN-u to jest kurwa komedia. Dlatego ja, ja, ja tak sceptycznie podchodzę do dużych serwisów, że szok. Tutaj o tym, bo to idealnie wpasowuje się w sposób zwabiania graczy do tych gier, który stosuje Bethesda. Mm. Ba, jestem w stanie nawet założyć, że tu wcale nie chodziło o to, że kłaz miał złe intencje, bo te gry projektowane są w sposób, który ma sprawić, że przez kilkanaście godzin rozgrywki mało kto zwróci uwagę na ich niejakość. Abyś przypadkiem graczu nie zauważył, że ciągle chodzisz po tych samych Korytarzach, że ciągle robisz to samo, nawet na przestrzeni kilku różnych tytułów, bo one są tak przeładowane kontentem, że można w nich robić wszystko, dopóki nie zaczniesz o tym myśleć. Jeśli dodasz do gry 50 różnych mechanik, to statystycznie przynajmniej jedna się komuś spodoba i będzie mu się podobała do momentu, gdy spędzi w nich kilka siądzie. godzin i zda sobie sprawę z tego, że to, co robi, do niczego nie prowadzi i nie jest nawet minimalnie satysfakcjonujące. Genialnie opisał to zagraniczny recenzent Set Simtak, czy jakkolwiek się to czyta. Docelowym targetem tej gry są ojcowie. Albo po prostu ludzie tak zapracowani, że gry są dla nich bezmyślnym hobby, przy którym można się odprężyć patrząc na ekran. I w tym nie ma nic no. złego, bo znam wiele osób, które tak robią. Ale Starfield to nie jest produkt, który powinien stać na półce obok baldura czy jakiejkolwiek innej gry, której twórcom jakkolwiek zależy na jej jakości. To nie jest gra, która przy porównaniu do innych tytułów powinna tyle kosztować. Bo osobiście to większość moich problemów z grami można spłycić właśnie do tego do ceny. Taki Warframe jest oparty o grindzie i robieniu tego samego w kółko, ale ta gra jest darmowa. Jeśli komuś pasuje... Nie wiem, no. Cena to jest kwestia osobista. Cena jest taka, jaką marketing, sprzedaż i CEO stwierdzi, zapłacą tyle. To jest możliwie najwięcej, jak możemy zarobić na tym. To jest cena. Jeżeli gra jest darmowa, to ona nie jest darmowa. darmowa jakby... W tym sensie, że jeżeli gra jest darmowa, to to, to był wybór, który ma zapewnić jak największą ilość hajsu. I, I inna sprawa, że to jest single player versus tak Warframe nie jest single player. taka rozgrywka, to możemy sobie tam siedzieć i pogrindować, aby zarobić na kosmetyki, ale jeżeli twórcy oczekują powiedzmy 300 zł za grę, to ja z kolei oczekuję, że za te pieniądze nikt nie będzie ani marnował mojego czasu, ani wciskał mi przestarzałego technologicznie, nudnego produktu bez żadnej głębi. Wk jak ktoś robi darmową grę, to z czegoś się w niej utrzymuje. Serwis gdzieś jest z hajsem, więc żebym wiedział, no, tak, no o to chodzi, że jakby ja osobiście wolę zapłacić za grę i mieć to z głowy. Wiem, że to nie każdemu pasuje, nie? Bo, bo ja... ja... Free-to-play, pojawia się problem, przynajmniej w moim mniemaniu, jeżeli coś jest free-to-play, to pojawia się coś takiego że ja nie wiem, czy zarobek nie motywował kogoś do zmienienia jakiejś mechaniki w grze. Ja nie wiem, czy mapa nie została dosłownie, tak, ja wiem, że to nie tak się robi rzeczy, ale jeżeli mapa jest jeden na jeden, to jeżeli można kupić fast travel, to ja, jaką ja mam świadomość, że ktoś po prostu nie rozciągnął tej mapy, żeby był, było wszędzie dwa razy dalej. Jakby nie, nie udowodnisz tego, bo kiedyś, kiedyś to było otwarcie mówione, czemu gry na automaty, te stare gry były tak trudne, bo za każdą próbę trzeba było wrzucić te 25 centów, żeby zagrać jeszcze raz, więc była motywacja, żeby gra była trudna. W kulcie New Vegasa nie chodzi o to, że ta gra jest wybitna. Ona ma wiele dobrych elementów, ale to nie jest tytuł 10 na 10. W jego kulcie chodzi o to, że jest to gra, której twórcy zastanowili się nad tym, czego chcą odbiorcy i jak im to dostarczyć, nie harając im na czoło. Bo wydaje mi się, że fani Falauta nie chcą kolejnej gry z systemem RPG spłyconym do tego, że robienie buildów nawet nie ma sensu, bo perki są tak idiotycznie ogólnikowe i nic nie wnoszące. Fani Falauta. Nie chcą identycznej opowieści o tym, jak bractwo stali na naprawia świat, a my niczym Jezus Chrystus pustkowi chodzimy po mapie, zamieniając tę smutną rzeczywistość na lepsze. Oni chcą zobaczyć absurd tego świata, jego brutalność pokazaną w krzywym zwierciadle tego szaleństwa. Chcą zobaczyć minigany, montow. A ty wiesz, co on tu pokazuje? Tylko, tylko prawdziwe gamery wiedzą, co to, co to jest, co on pokazuje tutaj na, na ekranie. To jest robot, którego my znajdujemy do burdelu, którego przeprogramowujemy, żeby był seks robotem, a ten koleś, co na, nas wysłał na tą misję, jest właścicielem tego burdelu. A tak naprawdę to on nie chce go wynajmować, on, on ma fetysz po prostu chce sobie tego robota dyplomatyzować.bezpieczowane na ramieniu, przenośne wyrzutnie rakiet, roboty do fistingu i wyćpane mózgi w słoiku. I to dlatego roboty. też serial Amazonu się tak dobrze przyjął, bo okazuje się, że w pewnych względach scenarzyści z Amazonu zrozumieli ten klimat lepiej niż właściciel prawdomarki. Ja nie mówię, że ten serial jest idealny, mówię, że zrozumiał ten świat spoko. lepiej niż Bethesda. Bo Bethesda. Robi wszystko na opak. Gracze kochają rozwijanie motywu enklawy, ale Bethesda unika jej jak ognia, co najwyżej przedstawiając ją jako parodię samej siebie. Jako jednowymiarowo zły byt, który bez większych przyczyn chce wybić każdą żywą osobę. Nie ma tu żadnych rozterek, jest tylko zła enklawa, której każdy członek jest okropny. Zamiast tego do każdej części wrzucane jest dobre bractwo stali, którego nawet fani mają już dosyć, bo z pomniejszej frakcji w jedynce i dwójce zrobiono jakiegoś mesjasza, który musi pojawić się absolutnie wszędzie, który tworzy ogromne sterowce i miesza się w absolutności. Absolutnie każdy konflikt na pustkowiach. Gracze lubią RP-owo rozwijać swoją postać systemami, kreować ją i się w nią wcielać, ale Bethesda kastruje gry z systemów RPG i ogranicza waszą postać do bycia wybrańcem z predefiniowaną historią. Wybrańcem, który często odbiera bardzo konkretną stronę już od początku gry. Swoją drogą myślałem, że przynajmniej w tym Starfield nie zawiódł, ale potem okazało się, mm. że jestem zmuszany przez jakiś... A czemu oni Gayla dodali do Starfielda? Co to za robota? ...łepków do szukania kamieni i bycia w super fajnym klubie na drzewie. Ja nie rozumiem jednego. Dlaczego mm -hmm. twórcy gier, bo to już nawet nie jest problem tylko Bethesdy, uważają, że aby ulepszyć grę względem poprzednika, to trzeba ją uprościć i spłycić? Dlaczego? Każda gra musi mieć gorszy system RPG od poprzednika. Dlaczego Streaming. musi mieć jeszcze gorzej napisane dialogi? Dlaczego musi mieć jeszcze nudniejszy świat? Dlaczego musi mieć jeszcze mniej nowych no mechanik? Kosztuje. Mnie to boli i dlatego wcześniej powiedziałem, że ta firma mnie irytuje. Bo do pewnego czasu potrafiłem się dobrze bawić przy grach Bethesda. Potrafiłem zamknąć oczy na rozsądek, odpalić Steam Decka, chodzić po identycznych dungeonach w Skyrimie, robić powtarzalne questy, gadać z nudnymi postaciami i zwyczajnie się odprężyć, leżąc na łóżku i słuchając w tle jakiegoś podcastu, stream Ale najwidoczniej nawet graczy takich jak ja wtedy da się zawieść. I dlatego osobiście nie interesuje mnie TES6, czy kolejne fallouty, bo to przecież oczywiste, że Bethesda wykorzysta sukces serialu i wypuści grę, której cała koncepcja, podobnie jak pismo sądowe w jednym z odcinków Better Call Saul, będzie pisana w kiblu na skrawku papieru toaletowego. Mnie to nie interesuje, bo zapaść między New Vegasem a jakąkolwiek grą Bethesdy pokazuje to, jak bardzo w dupie graczy ma ta firma. Nikogo tam nie obchodzi tworzenie unikalnych doświadczeń. Tam chodzi tylko i wyłącznie o sprzedawanie. Jak największej ilości kopii gry przy jak najmniejszym wkładzie w jej rozwój, a co dopiero, jeśli mamy mówić o wkładzie kreatywnym. To tyle. Pozdrawiam wszystkich widzów ze streama. Jeśli widzicie to na Twitchu, to zachęcam was do zostawienia po sobie czegoś na kanale, bo pomaga to w jego rozwoju i w tworzeniu kolejnych materiałów. Zachęcam też wszystkich do no zasubskrybowania na mój kanał na Twitchu i na serwerze na Discordzie. Tak czy inaczej, dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Do następnego. Bethesda, EA, Ubisoft i Blizzard. Czterech dużych gnojów apokalipsy. Blizzard może coś się zmieni, ale teraz podmawia, nie wiem, Goblin, Goblin Kotik zepsuł absolutnie wszystko w 2010 roku. To są cztery największe chyba firmy i ich interesem jest tylko robienie hajsu. Każda z tych firm w jakiś sposób po prostu kombinuje tylko wyrobić w kimś nawyk, żeby grał, żeby kupował, czy FIFA, czy Call of Duty co roku wydawane, żeby następne pieniążki wpadły, jak optymalizować systemy, jak wsadzić do gry coś, co będzie też generowało hajs, ale dobry, nie, dobry, dobry filmik, coś, Tak, tak jak e, myślałem, że może, wiesz, będzie Pierdoli głupo. ale nie, no. Jeżeli Wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.